Witamy serdecznie w kolejnym odcinku Parasofy. Ze mną jest Mariusz Wiśniowski. Cześć Mariusz. Mariusz jest wielokrotnym medalistą, członkiem kadry Polski, mistrzem Polski. No i bardzo ciekawa postać. Mam nadzieję, że będzie się Państwu podobać odcinek. Zapraszamy. Mariusz, to co, zaczynamy od początku, czyli standardowo, jak zacząłeś swoją przygodę z paralotniarstwem? To było w 2006 roku. W zasadzie spontanicznie nie myślałem o tym. W ogóle nie myślałem, żeby zacząć latać na paralotni. Kiedyś słyszałem, że ktoś tu w okolicy lata z napędem, ale nigdy mnie to nie ciągnęło. No, ale ciągnęło mnie lotnictwo. I zająłem się symulatorami lotniczymi na studiach, tak dosyć intensywnie. Lataliśmy bardzo dużo online, kontrola lotów, wirtualna społeczność. I działało to bardzo fajnie, ale pomyślałem, że no, trzeba zacząć latać na prawdziwych samolotach, a najlepszą drogą do latania na samolotach są szybowce. No tak. Więc oczywiście poszedłem na Pobiednik, tam do aeroklubu lokalnego po jakieś wnioski, różne papierki. Wracając z nimi, przez przypadek zobaczyłem plakat dotyczący paralotniarstwa. Jakieś spotkanie paralotniowe na AGH-u, gdzie dwie osoby miały pokazać, co to jest. No i tak się zaczęło. Poszedłem na to spotkanie. Tam był Krystek, Christian Weiss, kolega, który do tej pory lata, i Harpik. I Harpik. To też kolega, chyba w tej chwili lata na samolotach. I po prostu z takim jakimś niesamowitą energią o tym mówili. Wzięli jakąś starą szpatę normalnie tam na podest na auli i o tym tak opowiadali, że myśmy tam wszyscy siedzieli, nie wiem, 40 osób, może mniej, może 30 osób, ale po prostu się za nie mówiliśmy. No i na końcu tego spotkania znalazły się, może tylko, ale cztery osoby, które chciały zrobić kurs. Od razu, bez względu na wszystko. Mhm. I to między nimi. No byłem ja. Jeszcze kilku kolegów, Marcin Oświęcinka, który jeszcze lata pozdrawiam. Był tam też Ziętos, który, Maciek Ziętara, on zrobił chyba ten kurs troszkę później, wtedy się nie zdecydował. W każdym razie problem był taki, kto nam zrobi ten kurs od razu, to było 7 grudnia chyba to spotkanie. Kto nam zrobi kurs, no to jeden kolega zajął się tym tematem. No i dostaliśmy odpowiedź pozytywną od Tomka Zarzyckiego, od Gajwera i chyba miesiąc później, dokładnie koło 4-7 stycznia 2006 albo 2007 roku, to było w śniegu, po pachy, w zasadzie brudziliśmy tam i na wapienniku z tymi różyczkami, zloty jakieś ostre. No i udało się, pierwszy etap zrobiliśmy wtedy, albo jak nie wtedy, to po prostu jeszcze tam, nie wiem, czy tam pogody może nie było, czy coś, to chwilę trwało, może jakiś miesiąc, ale już wtedy się zaczęło i to było też bardzo intensywne, te pierwsze loty, których nie pamiętam, po prostu to były takie emocje jakieś, że nie zdawałem sobie sprawy, że my od razu pójdziemy latać w zasadzie. No bo to każdy się zastanawia, czy to będzie lot w tandemie, jak to będzie wyglądało. Tak, a my nie, od razu, no to rewelacja. No potem oczywiście z Tomkiem Kaktusem i Łukaszem Helą drugi etap. Trwało to też dosyć długo, ale wtedy jakiś chyba był, mieliśmy problem z pogodą. Generalnie trwało to chwilę, ale oczywiście zrobiłem i był wtedy jeszcze trzeci etap obowiązkowy. Mhm. I tu pojechaliśmy do Bassano na jesień. Także i tak zacząłeś. I tak ale zacząłem. To co, odłożyłeś gdzieś tam w niepamięć te szybowce od razu, jak zacząłeś to znaczy, na paralotniczy? To jakoś chyba tak było, naprawdę. I to mnie tak, bo to były czasy studiów w Krakowie, bardzo szybko zawiązała się jakaś taki kontakt dobry z ekipą latającą. Oczywiście Spike, Michał, późniejsze całe UFO Team. I tak regularnie uciekało się z tych zajęć na studiach. Zresztą ze Spike'em na jednej uczelni potem studiowaliśmy, to tylko jak tylko był warun, no to kto pierwszy ten samochodem już czekał. Pakowaliśmy co, się do tej... od razu na bezki. Powiedz mi, na jakim sprzęcie zaczynałeś? Zaczynałem na ProDesign Jazz. ProDesign jest teraz marką słabo znaną w Polsce, ale Austriacy jeszcze na tym dużo latają. Oni w zasadzie teraz produkują, chyba są popularne głównie te skrzydła 1-2-2. Jazzik to była taka fasolka pomarańczowa, dosyć wolny glide, ale konsultowałem to z Tomkiem. Mówił, że to jest glide po prostu dobry na początek, niezbyt mulasty, ale w sam raz. No i co? I latałem na tym bardzo długo. Aha, nie miałeś torby CK takiej. Nie. Ale uprząż to była, to było Bronco 2. Wtedy to produkowała firma Scooter.
A Bronco to nie było... A Bronco, chyba ich potem Dudek no właśnie, przejął Dudek, i teraz no. Wiem, że Bronco 2 było przez Dudka wydawane. Ale to była taka uprzążająca... Ale od razu jak zacząłeś latać na swoim sprzęcie, to miałeś zapas? Tak, od razu. Od razu. Od razu Skysper LK. Bo... Jeszcze tu jest gdzieś za szafą, bo chcę ją oddać właśnie, chcę ją oddać za darmo komuś, kto... Zdarzają się osoby, które latają bez zapasu z różnych przyczyn. To jest 11 lub 12-letni zapas, który mogę oddać, bo ja go nie używam, bo na zawodach nie mogę. A jeżeli ktoś ma nie mieć, to niech ma taki. Więc był regularnie no, przekładany, to... zawsze mogę, jak ktoś jest chętny, to, no, to może się zgłosić. Okej. Varia chyba wtedy jeszcze nie było żadnego, co? Vario, elektroniki. Chyba mam do tej pory to samo. Nie, przepraszam, miałem IQ1. Był... To nawet nie wiem, nie słyszałem. IQ1. Flymastera chyba to było. Jaki wcześniejszy? Nie znam takiego modelu. Wiem, że ja pierwszego miałem w ręku jakiegoś chyba z 2007 roku, jakiegoś Browningera, to pamiętam. To był taki najstarszy, z którym ja miałem styczność. Już nie pamiętam teraz, ale fajne Vario. Mariusz, to gdzie najczęściej latasz? Zdecydowanie żar. Wynika to po części z tego, że pracowałem do 14 i w tygodniu po drugiej można było jeszcze jechać. Mam godzinę 15 na szczyt i w zasadzie jak jest warun i dzień jest wystarczająco długi, to codziennie. Zawsze kolejką czy z buta też? Jeżeli jadę w tygodniu po pracy, to samochodem na górę. Część osób ma pozwolenia, więc jedziemy na górę, a normalnie różnie. Jeżeli wyjadę samochodem na górę, to po lataniu sobie na przykład wyjdę czy wybiegnę. Aha. To różnie się przygotowuję. No właśnie, bo ty lubisz sobie też pochodzić. Nie? No ostatnio jest... Lubię. Pochodzić, pobiegać. Co, ostatnio chciałeś powiedzieć, że masz przerwę, czy co? Nie, że mam przerwę. No mam przerwę, bo był smog. O. dobra wymówka. Po co to dychać, nie? Nie, ale staram się nie robić jakichś przerw w sezonie i dosyć dużo biegam i chodzę. No jakoś tak, wydaje mi się to całkiem zdrowe. Byliście teraz na zawodach, też sobie pochodziłeś? Pobiegałem trochę. Pobiegałeś? Pobiegałem. Nie tak jak Spike. No bo Spike ma reżim treningowy to bardzo mocny. Piąta rano, ogień? Nie, szczerze mówiąc to nawet po tasku potrafił tam ostatnio zrobić 50 km, więc to jest już hardcore. No ja nie potrzebuję... 50 km jeszcze walił tak, ten? Tak. Na trzymę chyba pobiegł wtedy. No tak, ale to jest jego plan treningowy i on musi. No tak. A ja nie chciałem ryzykować, teraz nie jestem jakoś strasznie roztrenowany, więc nie chciałem ryzykować, że na drugi dzień nie będę miał jak speeda cisnąć. Mariusz, no to twój rekord przelotowy, taki najfajniejszy lot, o może tak bym to nazwał. No bo jeśli chodzi o rekordy przelotowe, to tutaj na pewno są dziesiątki lepszych ode mnie. W ogóle nie, żeby była jasność, ty jesteś nastawiony na ściganie bardziej niż na... Jestem zawodnikiem, latam na zawodach, a ten też czas, mój czas jest ograniczony z powodu... To muszę zaznaczyć, że był ograniczony z powodu etatu, pracy na etacie, no tak. bo obecnie już nie jestem teraz na etacie, już więc mam nadzieję, że będzie więcej czasu na te przeloty i nawet na zawody. Ale ogólnie nigdy nie byłem osobą, która jakby jeździ za warunem w poszukiwaniu kilometrów. Mhm. Raz mi się zdarzyło rzeczywiście do Grętę, to wtedy pojechałem chyba na złym skrzydle też tam, bo pojechałem tam na Enzo, to jednak z tego co już wiem nie jest dobre skrzydło na długie loty, ale zrobiłem tam trójkąt chyba 140 faj, więc jest ok, ale bardziej pamiętam te loty krótsze, jakieś takie widowiskowe, czy choćby na przykład Statr przez Żar w Złomnicy, tak, przez Żar na Skrzyczne. Bardzo są to loty, które dają bardzo dużo lecie. Satysfakcji, bo tu na przykład przeleciało się przez całe Tatry, całą Granią, potem nad Orawą. I jest to coś, co lubię, co mi się podoba. Zresztą wydaje mi się, że te loty nawet nie najdłuższe, ale taka powiedzmy setka w Polsce to w górach daje dużo radości. To na pewno. Z Żaru jakieś tam loty powiedzmy tam 130. No, nastawiam się na więcej w tym roku, ale i może właśnie jakiś trójkąt większy w Gręty, ale to muszę się przygotować. Masz te przyzwyczajenia, nawet jak lecisz sobie na przelot tam z Żaru, to masz te przyzwyczajenia, że bela od razu. Znaczy bardziej to wynika z takiej optymalizacji lotu. Żeby uciekać z tych duszeń i szanować noszenia, ale jakoś na razie, wydaje mi się, że na razie nie miałem potrzeby, żeby cisnąć na maksa, tak jak na przykład muzyk często opowiada. Znaczy, to jest jakby fakt, że, że chcąc lecieć jakiś ogromny trójkąt w Alpach, musisz cisnąć, bo ci braknie dnia, a ja z reguły raczej nie miałem tego typu problemu,
albo dawałem ciała, albo po prostu brakło warunku. Ale ogólnie jesteś psychicznie bardziej nastawiony na wyścigi. Tak. Ściganie. Zresztą w samym ściganiu się na przykład w Macedonii czy w Kolumbii, te taski były dosyć długie, całkiem fajne i to też jest zawsze ciekawy przelot, choć nie patrzy się na to już wtedy tak. No a powiedz mi, no właśnie, jak już jesteśmy przy zawodach, to jak się przygotowujesz do nich, nie wiem, fizycznie i mentalnie? Przygotowujesz się? No bo wiadomo, to nie są zawody hike and fly, że musisz się mocno fizycznie, tak jak Spike właśnie teraz trenuje, przygotowywać, tylko bardziej, no właśnie, jak wygląda twój dzień przed, o. Dzień przed? No, ja dzień staram przed się jakoś. Myślę, wydaje mi się, że nie ma jakichś takich, jest taki jakiś zgiełk dnia codziennego, że ciężko jest znaleźć jakąś chwilę taką spokoju. Ale jakiś tam trening mentalny. A robisz sobie plan, w głowie układasz? Z reguły jest plan okolicy. Przypominam sobie wcześniejsze zawody, czasami przeglądam traki. Sięgam też do mojego, to jest może od niedawna to odkryłem w zasadzie, że mogę sięgnąć do swojego bloga, gdzie tam kilka lat temu pisałem jakieś zawoda, przeglądam tam taski, jak mi szło, co było, jak było i wracam do tego i w ten sposób się przygotowuję. Czasami analizuję jakieś traki, ale raczej wolę sobie poukładać w głowie na spokojnie i wtedy... No bo jak już dostajecie, jak już dostajecie plan... To już jest... Ubolewam, bo z reguły jest za późno. Zależy mi, zawsze zależałoby mi na tym, żeby jednak jak dostajemy taska, trasę, mamy czas, żeby ją wpisać i powinniśmy mieć też czas, żeby ją przemyśleć. No dokładnie, no też reguły, tak uważam, że tak z reguły jest mało tego czasu, bywa, że jest go za mało. I tu wtedy lot staje się po prostu mechaniczny taki. No mechaniczny jest spięty też na pewno. Wiadomo, nie? Jakieś tam trzeba sobie optycznie zapamiętać te kierunki, co i jak, ale czasami jest, brakuje czasu, żeby przeanalizować teren choćby. Ukształtowanie terenu i tak dalej. No i też przeanalizować innych traki, nie? Bo jednak to też jest taki... Nie, no to na starcie to już w ogóle nie ma na to no, szans. No, wiadomo. Ale... A jeszcze na starcie jak nie masz netu, to już w ogóle, nie? Przed lotem trzeba bardziej teren i jeżeli to jest znane miejsce, to takie powiedzmy miejsca, gdzie te kominy są pewne albo gdzie są mocniejsze niż gdzieś indziej. Na przykład Słowenia to jest takie latanie po meblach, gdzie w zasadzie wszyscy znają, więc to już jest potem tylko żeby... odpowiedni komin wybrać, też czasami mieć szczęście, bo to też tak jest. No tam jednak, no dobra, to już pogadajmy o tym Montegrappa teraz, bo tam w ogóle to kurczę, trochę taki nie wypał pod kątem pogodowym, nie? No bo pierwszy task fajny, pierwszy był chyba taki najfajniejszy w sensie, że wszystko ładnie, się, płynnie drugi, szło. Drugi był chyba lepszy, jeśli chodzi o pogodę, tak mi się wydaje. Pierwszy trochę to opornie szło. I pamiętam, potem wszystko się zacieniło nagle, dużo osób popadało. Tak jak nawet dzisiaj przeglądałem filmik, wrzucił chyba Tomek Sermak, wrzucił na fanpage'a Żaru, to właśnie jak tam widziałem, gdzie to, nie? Ciemno od chmury, nie? To... Tak, i po prostu lecieliśmy na wschód w kierunku Chimy, już ten powiedzmy ostatni, przedostatni odcinek i pełny cień. Także już w zasadzie już jak normalnie w Barasano wyrywa z butów, no to tam ledwo. I dolecieliśmy do punktu, to się nazywa Asolo, tam w okolicy Asolo i wracaliśmy do Chimy. Także w 1/3 górki może wlecieliśmy w pełnym cieniu, no i stamtąd trzeba było jeszcze na przedpole i do mety. No i przeleciałem nad miastem, brakło mi. Po prostu przeleciałem jakiś taki lekki bąbel, nie miałem nic. No widząc, że jedyna szansa jeszcze dalej na przedpole, poleciałem, ale niestety nic, wylądowaliśmy tam w kilka osób. A tymczasem za nami, między innymi Krzysiu Schmidt. Został i powolutku, jak mówił, 40 minut kręcił te bąbelki. Porywające, tak, 0,4, 0,2 i wykręcił w końcu, wykręcili, tam grupa chyba 21 osób wtedy dokręciła i doleciała do mety, zdeklasowali po prostu wszystkich. No ja i Paweł Chrząszcz wtedy nam nie brakło chyba 7 km, Pawłowi 5. Także też stosunkowo dobrze, no ale jak nie ma mety, to jest już duża różnica punktowa. No to był ten pierwszy task, krzyśkowy task. No bo to był naprawdę wyczyn, że wtedy doleciał. Także rewelacja. Drugi to już był taki bardziej ściganie się. Już było.
Już fajna pogoda była, nie? Już był szybciej czasu, troszkę. Tak. No, także, no i już tak, tak wiesz, no zawsze ten drugi dzień jest zawsze lepszy, tak, chyba, tak, co? Tak. Bo tak zauważyłem, no, myślę, tak. Po chociażby jakichś tam relacjach właśnie facebookowych, to zauważyłem, że ten drugi dzień już jest taki... A drugiego też byliśmy na mecie, to już w ogóle inne jest postrzeganie wydarzeń rzeczywistości. Panie, no szkoda, że nie wszystkie live tracki działały, bo na przykład Krzysiowi drugim... zawiesił się gdzieś. Tak, gdzieś tam się zawiesił. Nawet, aha nie, do ciebie to dzwoniłem, to na Winter Cupie dzwoniłem, że się zmartwiłem o Krzyśka, gdzie on jest, nie? To chyba było na Winter Cupie. Tak, no, tak. Bo potem nie wiesz, nie? Tu śledzisz, wiesz, ja tam siedziałem przy tym komputerem, patrzyłem, wiesz, gdzie jesteście. No tam fajnie, że możesz sobie zaznaczyć danego zawodnika i ci pokazuje tylko tych, których chcesz oglądać. No i właśnie widziałem, że ty mi też na chwilę zniknąłeś teraz właśnie na basenu. Pół biedy, jak to działa wszystko i tam kilku zawodników wypadnie. Gorzej jak jest live tracking, że ci znika połowa. Tak jak chyba na superfinale było, tak, że tam... Na PWC? Tak, superfinał teraz. Coś było chyba. To chyba było tak, że było nie do oglądania w ogóle. Niestety, teraz już jest taka technologia i że można sobie kamerkę z live trackingiem włączyć na kasku i masz tu gdzieś, to jest super. No dobra, ale to zawsze można wziąć ze sobą, przecież to może używać hotspota twojego telefonu komórkowego. A teraz, panie, w roamingu, podobno nie będzie roamingu internetu. No, nie wiem czy to ściema czy nie, ale podobno nie będzie, jak nie będzie roamingu to bajka. To bajka, no. Wtedy jedziesz na takie zawody, live streaming sobie nie włączasz. Nie wiem jak z roamingiem, wiem, że od 15 czerwca ma być już lepiej. Ale od 15 czerwca nie będzie roamingu normalnie telefonicznego, ale teraz ma nie być jeszcze internetowego w dodatku. Aha, no to by mnie uratowało. To w ogóle bajka, bo no wiesz, łączysz sobie taką kamerkę, robisz sobie hotspota w telefonie i masz... I na takie zawody to już się super będzie oglądało. Tak. Chodzisz sobie na kratkę na zawodnika, którego chcesz i widzisz, jak on leci. On streamuje. Mariusz, to na czym obecnie latasz? Obecnie latam na Enzo 2 Ozona. To moje główne skrzydło, którego używam głównie do latania w zawodach. Niedawno sprzedałem Enzo 1, także w tej chwili tylko Enzo 2 zostaje. I dodatkowo mam jeszcze lekki sprzęt, Mantrę LM5. Którą używam do po prostu do hike and fly. Czyli co, jak sobie tak trenujesz, jeździsz na żar potrenować czy coś, to... Jak trenuję tak, powiedzmy, jak chcę sobie polatać normalnie, to z reguły biorę ten Enzo 2, czy tam brałem Enzo 1, żeby jednak latać cały czas na skrzydle, z którym potem mam kontakt w zawodach. Natomiast jeżeli jest, powiedzmy, jesień albo wieczorami chcę sobie pobiegać z glajtem, to Mantrę. Zresztą zbieganie z góry jest niezdrowe dla kolan. Zdecydowanie lepiej sobie zlecieć. Mam super lekką uprząż, bo kupiłem tego Skywalka, tak? Skywalka X-Alps. Kilo 300 waży. Z czego on jest zbudowany? Kurde, chyba jak parasolka, co? Nie, jest bardzo delikatny i w zasadzie wsiadanie do uprzęży to jest takie bardzo... No, ale co, stresujące czy co? Nie. Stresujące? Nie, no najwyżej wyjdzie ci noga dołem. Aha, to... w sensie, że delikatnie musisz z nim postępować. Tak. Okay. Poza tym to nie jest uprząż, którą zapinasz tak jak normalno, nie ma klamr, tylko wszystko jest na paseczkach i zakładasz to jak spodnie, jak krótkie spodenki po prostu. A to nie jest kokon? Jest kokon, ale zakładany tak, że nie jest rozpinany, na stałe jest spięty tutaj, jeśli chodzi o taśmy. Tutaj Okej. Ale jeszcze i tak ma osobno jakby kokon. Ale kokon jest oczywiście, no, tylko trzeba biec, nie będziesz jak ryba, nie? No ale trzeba to bardzo ostrożnie z tym podchodzić do tego, bo jak masz za ostre buty, nie wiem, jakiś bieżnik, no wyrwiesz to bez problemu. Aha, w ten sposób. No ale za to jest lekkie. Kilo 300 to jest. A to Mantra ile ci waży? 3 kg. No tego plecak, kask. No zapasik jeszcze, nie? Wszyscy tak mierzyłem, to chyba 8 z groszami wszystko waży. A ten zapas masz właśnie, tam jest kontener, czy co w tej uprzęży? Wiesz co, jest taki... Nie, to nie jest na front kontenerze, nawet mam tam normalnie kieszeń, także bardzo fajna uprzęż. Taki kokonik pod hike and fly. Tak, typowo, to jest jeden z lżejszych. W poprzednim Red Bullu był popularny, na wielu filmach jest taka czarna. Uprząż z taką flagą Polski. No akurat takie ma ładne malowanie. Proszę. Pasuje. No, bardzo fajna uprząż. A główną uprząż masz jaką? Woody Valley X-Rated 6. No, to ona nie jest taka duża. To jest już nie taka duża. Dosyć, jak na zawodniczą uprząż to stosunkowo nowa konstrukcja i smukła dosyć. Na dwa zapasy czy na jeden? Dwa zapasy. Na dwa. I obydwa masz? No musisz mieć chyba, zawodów nie? Z reguły dwa.
Musisz mieć dwa. Oba w kieszeniach pod tyłkiem. A to jakieś też ultra lekkie, co? To zapasy. Wiesz co, jeden mam, akurat tak się złożyło, że mam jeden lekki swinga, a drugi to mam ten ultra lekki z mojego lekkiego sprzętu. Aha. No. I co, i do tamtego sobie przekładasz, jak idziesz pohajkować? No tak. No teraz raczej wydaje mi się, że nie będę kupował teraz zapasu, bo z reguły jest tak, że nie ma problemu z tym przełożeniem, więc no, mogę się powiedzmy poświęcić. Zresztą wymóg dwóch zapasów jest tylko na zawodach tej kategorii pierwszej, czyli na Mistrzostwach Świata czy Europy. Więc, ale chyba zawsze lepiej latać, nie? Z dwoma, lepiej, jeśli chodzi o lepiej, na zawody. Jeśli, nawet akurat pasuje mi to, jeśli chodzi o balast, bo... Aha, bo tak wagowo... Wagowo jest, latam na S-kach do 105. Właśnie tutaj zawsze mam dylemat. Dzisiaj zamówiłem to Enzo 3. Mhm. I właśnie jaką? I S-kę musiałem zamówić, no bo jednak... I ona też jest tak samo jak Enzo 2, właśnie. Że do 105, czy już niestety mniej? Tak, niestety tak. Jest do 100, do 105. Mhm. Chciałbym, żeby była do 100. Byłoby wtedy idealnie, wtedy wziął... Przepraszam, do 105 jest S-ka, tak. Okej. Okay. A M-ka jest do 115. Wolałbym mieć M-kę, bo lepiej latają. Ale nie mogę, za dużo musiałbym balastu brać, żeby no, się... No tak, zdyszkę. Więcej. Więcej? Nawet więcej. Ze wszystkim ważyłbym troszkę za mało, a nadźwigałbym się niepotrzebnie, więc latam w esce. No ale to na zawody supportera i będzie dźwigać, nie? Może i tak. No. Nie. No, myślę, że eska, jednak ta różnica nie jest na tyle duża, że musiałbym czuć jakiś dyskomfort, a i tak dzięki temu będę mógł lepiej żonglować wagą. No, dokładnie. A powiedz mi balast. Ile zawsze wkładasz balastu? No, obecnie to jest 2-3 litry, jeżeli potrzebuję, ale ostatnio nie potrzebuję. Aż tak wymiarujesz dobrze, wiesz, poziomujesz wagę? No, starałem się trzymać, jakby utrzymywać cały czas tą samą, powiedzmy, jak mam glejta do 105, do 102, bardzo dobrze Enzo i Enzo 2 latało na takiej... Przy 102 kilo, tak? 102 na przykład, tak. Aha. No. I starałem się to trzymać. Rano wchodzisz na wagę, tyle waży, wiem ile sprzętu. No, mniej więcej, też nie popadałem jakąś paranoję. No wiadomo, paranoję, nie, ale obliczałeś to. No liczyłem. A zauważałeś sam po sobie, że on faktycznie w tej 102 lepiej lata niż na przykład 99? Wydaje mi się, że lepiej latał, jak był taki doważony. No nie, chodzi mi o twoje odczucia, nie? Tak, zdecydowanie, tak mi się wydawało. Nie wiem, czy to jest też trochę w głowie to siedzi, bo pewnie tak jest. A czemu ten Enzo 3 ma być lepszy od Enzo 2? Ma być to trochę inna konstrukcja. Z tego co wiem, nie będzie to powielenie jakichś schematów, tylko już płat ma być troszkę inny. No, patrząc na razie na specyfikację, wygląda ona prawie identycznie. Natomiast mamy informację, że będzie szybszy o około 6 km na godzinę. Kurczę, to sporo. Na godzinę na pełnej belce. Ma być stabilniejszy. No i lepiej glecić. Więc szybszy, stabilniejszy. Cud chyba jakiś zrobili. Konstrukcja idealna, ale no, ozon w praktyce się okaże. Tak, nie? Ozon nieraz zaskakiwał i wydaje mi się, że może to być coś dobrego, coś fajnego. Certyfikat już jest. Tak, nawet wczoraj widziałem na stronie Ozona, już jest oficjalna informacja o Enzo 3. Tak. Kolorki oglądałem, bardzo ładne. Kolorki to a jak sobie wybrałeś? Biało-niebieski. Biało-niebieski? Biało-niebieski. To jest biało-niebieski, potem jest chyba żółto... Czerwony. I jest jak niebiesko, taki fioletowy. No, i ten biało-niebieski ci najbardziej podszedł. Kojarzy mi się z Enzo 1, który bardzo też lubiłem. To co, teraz są już wszystkie zawody twoje na Enzo 3? Nie, no wiemy, że to pilot lata, a nie skrzydło. Tak, no, poza tym troszkę ubolewam, że jednak SK nie będzie wydana na Puchar Świata we Francji, który zaczyna się w maju. Więc będzie tak, że ja pojadę na swoim starym Enzo 2, wprawdzie mam nowiutkie liny, komplet w szafie, więc będę jeszcze wymieniał. Także będzie dobrze strymowany, świetny glide, ale jednak będzie część zawodników, którzy dostaną Enzo 3M, bo MK wyjdzie na Puchar Świata, a SK dopiero na Mistrzostwa Świata, więc tu jestem trochę stratny, no ale tak to już bywa. Tak to jest, stajni Ferrari, też się różne rzeczy dzieją, nie? No. Okej. Najważniejsze, że jest już.
Tak, idzie. To znaczy jest, idzie, ale czy dopiero się produkuje, czy już idzie? Nie, dopiero jest zamówiony. O, czyli gdzie zamówiony. Tam produkcje ruszą pewnie dopiero za miesiąc. Muszą się spieszyć, bo no, oni pewnie jeszcze nie wyrabiają się z tymi Zeno, bo słyszałem, że Zeno... No będą musieli troszkę przystopować Zeno, bo... No, będą musieli, bo słyszałem, że na Zeno to też się teraz strasznie długo ale czeka. Ale dużo, dużo tego będzie i jest na rynku wtórnym. Bo... Zeno? Już tak. Na rynku wtórnym? Tak, bo bardzo wielu zawodników kupowało Zeno na początku roku. No tak, bo nie było... teraz mają okazję sprzedać i kupić Enzo 3. No tak, ale to jednak inne skrzydło, nie? No, jak widać, wcale nie takie złe. No, jak widać na zawodach, nie takie złe, jasne, tylko że no znowu inna klasa, nie? No tak, tak. Czy już w zawodach, ty już w sporcie nie możesz. W sporcie już nie, już ja w sporcie cię nie liczą. Dawno, nie? W sporcie nie jesteś liczony. To znaczy w serialu, nie? Bo jak to jest, bo właśnie niby dzisiaj nawet to jest czytałem... Open. No tak, ale niby czytałem, że serial jest do END, a sport jest do ENC. Czy na odwrót, że... Sport jest do ENC, serial do END. Tak było zawsze. Tak, o, tak i Open było. Jest wyżej. I Open jest już, no. Że wszyscy są sklasyfikowani. Tak, tak. Pamiętam, jak Enzo zepsuło klasyfikację serial kilka lat temu. Bo, coś było. No bo klasyfikacja serial to były glajty typu Mantra, tak. Ice Peak, ten Peak na tak, przykład. Tak. I to było tak, że no, wiedzieliśmy, z kim rywalizujemy. Mhm. I nagle pojawiło się Enzo 1, które weszło do tej klasyfikacji END, a było glajtem o po prostu o klasę lepszym. No ale potem wprowadzili to CCC, CCC i tak. Już się Competition. Już się podziało. A z elektroniki co masz? Latam cały czas od lat z Flymasterem, to znaczy w tej chwili już przeszedł na jakby do formy Vario plus backup, bo to był NAV B1 albo B1 NAV. To było takie też w zasadzie urządzonko dosyć dobre, bardzo stabilne jeśli chodzi o pracę i niezawodne, więc teraz są już nowszy, jest nowszy sprzęt, na przykład moim głównym w tej chwili urządzeniem jest Navi Terodi 4. Audi, tak? Audi, tak. A, okay. Tak. Świetny jest, jeśli chodzi o mapy, o te walory użytkowe. Strasznie mi się podoba w tym to, że mapy są wgrane. Podepniesz to urządzenie do komputera, wszystkie update'y się robią, aktualizacje, mapy, strefy są tam wgrane i gdziekolwiek się nie przemieścisz na świecie, nie musisz, gdziekolwiek nie jesteś na świecie, nie musisz ich wybierać, szukać ich. Aha, okej. Okay. On sobie to robi automatycznie na podstawie twojej lokalizacji. Latałem wcześniej na LK8000 i tam już trzeba było się trochę bawić. Dogrywać mapy z odpowiednią szczegółowością. No, tak, no że, a czasami tak, jeszcze jak się to robiło zaraz przed samymi zawodami, to i stresik, bo tu coś nie poszło. Wiesz, przed zawodami to jeszcze nie jest problem ogólnie. Gorzej jak ci coś w trakcie lotu pamiętam, pisałem taska i tam urządzenie mi się chyba wyłączyło czy coś i nie zapisał. A tu wiesz, czas goni, żeby już lecieć, a ja muszę od nowa wszystko wpisywać. No to bardziej to. Ale LK8000 też polecam, też jest dobry, tylko trzeba naprawdę dobrać dobry sprzęt pod względem tym ekranu. Musi być naprawdę dobrze widoczny. Ten Kobo Naviter... podobno ogarniały. Kobo jest świetny. No tak, ale to awaryjne, bo chyba Ralf miał właśnie Kobo i coś tam psioczył na to. No, widziałem, ale świetna jest ta czytelność. Ja na telefonie latam, widzę wszystko, kurde. Aha, no tak, no i ostatnio w tamtym roku, bo zawsze broniłem się przed telefonami, bo uważałem, że to jest takie dorabianie teorii. No ale Michał Spike mi powiedział, że żeby spróbować tego XC Tracka, bo jest całkiem dobre. No i cóż, no i wziąłem starego, tego swojego Samsunga Galaxy S, sorry, Note 3. No to i zainstalowałem, no i bach, mapy googlowskie, bo to fizyczna jest niesamowita, bardzo czytelna i w tej chwili działa to, jest to można powiedzieć obok Navitera moje drugie urządzenie i dlatego właśnie z tego Flymastera już zrezygnowałem z urządzenia nawigacyjnego. No natomiast jest jeszcze coś takiego jak przyzwyczajenie do dźwięku Vario, więc ten Flymaster ciągle tam jest, bo on musi być na pulpicie. No ale to Vario, dźwięk sobie chyba w tym XC Tracku też możesz ustawić. Wszędzie, nie? Ale ja już jestem przyzwyczajony do Flymastera. Bo to i głośność odpowiednia, nie? Wszystko. To nawet jest kwestia potem, że wiesz, że już rozpoznajesz po natężeniu, jaki jest mniej więcej komin. Tak. A jak ci zmienisz urządzenie,
Ten no. Naviter też jest całkiem okej. Okay. Nawet raz próbowałem na dwa naraz, ale to było szło zwariować. No, ja tak miałem ze Skydropem właśnie. Miałem no ja Skydropa mam właśnie jako urządzenie telefon, do... Nie? Latam w tandemie też, no to Skydrop świetnie jest do tandemu. Bo to na szufkę tutaj dajesz no tak. Pasażerowi. Jest lekki. Tak, nie przeszkadza, tak, traki też zapisuje. No i do hack nie? and fly. No. No. Ja no używam wiemy. Telefonu i tylko telefonu, powiem ci, tak się przyzwyczaiłem, mapy już tak sobie, wiesz, ułożę wszystko na ekranie, że na ekranie, na pulpicie, że naprawdę widzę z każdej pozycji, no chyba, żeby mnie gdzieś zamiatało no, i bym sata robił, nie? No. Na iPhone'ie? Aha. Kurczę, wiesz, on ma ten barometr. I no kurczę, tak szybko reaguje, nawet robiłem testy, chyba jest tam gdzieś jakiś nasz filmik na YouTubie, jak robiłem testy z Browningerem, to dużo szybciej reagował, chociaż nie akurat ten, tylko poprzedni model, który miałem, to dużo szybciej reagował niż Browninger, nie? I naprawdę powiem ci, wiesz, też sobie zapisuję waypointy, wiesz, cylinder, tak. A jak się ten program nazywa tam? Fly Sky High, daj pana. Nie kurczę, baja, mam tam jest wszystko, strefy, wszystko. I te strefy są też aktualizowane na bieżąco. No, to znowu przeszliśmy na technologię, dobrze, ale dobrze. Jestem przezadowolony na latanie na iPhone'ie. Mam kolegów, paru przekonałem do latania na iPhone'ach i faktycznie też odstawiają swoje urządzenia i latają. Ty kiedyś miałeś to śmigiełko, ten pomiar wiatru z iPhone'a, tak? A no, do iPhone'a, tak. Teraz chyba młody lojak ma te urządzenie. Ale to dobre było. Dobre, bo fajnie, to bardzo fajnie wskazywało. I nie trzeba było się ustawiać do wiatru, bo to było takie wawut, to się chyba nazywało. Takie, wiesz, do jacka wkładałeś, no to już do jacka akurat bym nie włożył. Nie, ale... I wiesz, obracało śmigiełko. Ale my nie o technologii. O technologii to tylko o Mariusza sprzęcie. A twoja taka najbardziej niebezpieczna sytuacja, bo o niej chciałem z tobą porozmawiać. Tu jest takie... Bo w zasadzie nie wiem, o czym opowiedzieć, bo... No czy miałeś przypadek taki... Bo miałem kilka przypadków takich, powiedzmy, niebezpiecznych, bo to wszystko zależy jak od tego, jakby jak zdefiniujemy te konsekwencje, bo... No dobra, rozwaliłeś się? Nie. Nie rozwaliłeś się? Nie rozwaliłem się, to znaczy nie miałem takiego większego uderzenia o ziemię. Dwa razy miałem taką groźną sytuację, że już trzymałem rękę na klamce, ale byłem na tyle wysoko, że postanowiłem, że powalczę. Powalczysz. I to było na dolocie w zasadzie do mety, na ostatnim punkcie zwrotu na zawodach. Dostałem klapę na speedzie i zaczęła się tam już kaskada. Okay. Już tam gdzieś słyszałem na radiu, że zrzucał pakę, ale nie rzuciłem, wyprowadziłem nisko, ale doleciałem jeszcze do mety. Jeszcze więc, doleciałeś do mety. Więc, czyli blisko ogólnie. Tak, no to powiedzmy, to mogła być jakaś niebezpieczna sytuacja, ale... Paki nie rzucałeś. Nie. Ale wbrew pozorom chyba taka najgorsza, to była zwykła klapa, chyba jeszcze na 1-2 albo na dwójce, na straniku po starcie. Nauczyło mnie to wtedy, żeby nie lecieć, jak już się warunki się zmieniały, wszyscy polatali, tylko ja byłem spóźniony i koniecznie chciałem wystartować. No i już czułem, że ten wiatr, że jest nierówno, że szkwali, no ale jednak próbowałem wystartować. No i nie wiem, spadłem tam z 5, może 6 metrów tam w dół, w stok. Chwilę się zbierałem, bo zastanawiałem się, jak bolą połamane nogi. A tam stromo jest, nie? Ale nic na szczęście się nie stało, tylko się poobijałem. Słowacy przyszli z pomocą, wyciągnęli mnie, a potem okazało się, że wszystko okej. Okay. Jakaś lekcja to no, była. No jakaś lekcja była i raczej staram się dobierać teraz te warunki lepiej. No. No to jest ważne, analiza jednak to jest, analiza warunków to jest podstawa, co? Tak, bo jeszcze najgorsze żniwa zbiera wiosna, nie? Bo ludzie są po zimie wygłodni, wypuszczeni, głodni, chcą latać i kurde, nie bardzo, no że fucie. Bardzo, bardzo dużo tej brawury, takich głupich rzeczy się robi na wiosnę. No bo przecież najlepiej wiesz, jak jedziemy czasami na żar i wiesz, zresztą niebezpieczne sytuacje. Przypomniałem sobie właśnie, że w zasadzie kilka tygodni temu też wystartowałem w warunkach takich, może niepotrzebnie. Na żarze? Mocno wiało, a jeszcze tam się wzmocnił ten wiatr, do tego wiosenna termika i dostałem taką pożoną klapę. Ale to teraz chyba miesiąc temu, co? No jakoś tak. Klapa na małej wysokości, w zasadzie taka dosyć duża, to a już... na północ? Czy... Nie, to na południu, bo ja wyleciałem sobie wszystko, lądowałem na lotnisku. Wiał mocny północny zachód i dostałem bombę. Ale podczas lądowania? Chwilę przed.
Także zdążyłem wyprowadzić i poszedłem do i zacząłem lądować, już podchodzić na tą ostatnią prostą. No panie. Prawie w miejscu lądowałem w tym. I to też była głupota. No, to start raczej, bo wylądować już trzeba, nie? No wiadomo, nie. No. Ale to co, już się tak szybko, czy się tak szybko pozmieniało ten warunek, czy jak było? Wiesz co, było ogólnie, aha, no tak, bo lataliśmy przy takim dosyć mocnym wietrze, ale było zacienione wszystko. Tej termiki raczej się już nie spodziewaliśmy za bardzo. No i akurat już pod koniec dnia zaczęło się odsłaniać, no i buchało. I po prostu zaczęły te bąble odchodzić i tyle. To nie dobrze. No ale nic, no tak każdy ma chyba takie coś, że od czasu do czasu coś. Czasami musi potorbić, nie? Tylko gorzej, żeby wiesz, masz najważniejsze, żeby nie rzucać paki, nie? To znaczy rzucić jak trzeba, nie? Tylko wiesz, no, żeby tak, nie doprowadzić do sytuacji takiej, żeby. Ale już drugi raz miałem w tym samym miejscu, nad hangarem, czy tam przy tych blokach takich, że tam przy północnym, mocnym północnym wietrze, północno-zachodnim w zasadzie wietrze, tam chyba wiatr zachód wiał. Północno-zachodni. No to trzeba tak podchodzić trochę z dala, bo tam jest zawietrzna. No dokładnie, tam jest zawietrzna. Ostatnio z kimś rozmawiałem, mówię, kurczę, przecież tu jest zawietrzna przy tym kierunku, a jeszcze wiesz, wiało z 5-6 metrów, to tym bardziej. Tak, dlatego trzeba podchodzić wtedy nad hangarem, masz lądowisko, tak, nie? Tak, i tak. Tam podchodzisz, ale mimo wszystko ja tam wiesz, jest taka delikatna ja się bardziej górka. Oddalam w stronę tam na koniec tego lotniska. Sobie można. Lecę tam, gdzie tak jak można Tamara tam poniżej, no. Mieszka, tak. Nie chcę latać nad lotniskiem im, nad pasem startowym. No ja też, ja lecę jakby, oblatuje im to, nie? Oblatuje im to i latam, wlatuje tam, bo faktycznie jak wali tak 5-6 metrów, to tam jest faktycznie, wiesz, taka poważna ta zawietrzna, bo tam się strasznie zawija te powietrze. No nie? Różnie, bywa, że tam lądujesz komfortowo, jak jest tak, laminarnia, czasami, ale tak. Jak jest właśnie taki młynek się zrobi, to już nic nie poradzisz. A ktoś mi mówił, a gdzie tu zawietrzna, co ty, co jest, ty? Jest, szczególnie jak tam powyżej lądujesz, jak jest restauracja na przykład, tam są wysokie tak, drzewa. Tam, tak, tak, tam to tam najbardziej potrafi czuć, zmudzić, nie. No. Kto to był taki fajny, jak wleciał? Ktoś to rzucał filmik, na Niwiuku wleciał w te stoliki na skrzydle. Widziałeś ten filmik? Jak wleciał ten filmik na tyle. Nieważne, ale mistrz. Nie, tam się zdarzają różne sytuacje się zdarzają. Jak wszędzie. Ciekawych sytuacji to zdarzyła mi się jeszcze jedna, też podczas latania na żarze. Popołudniowy lot jakiś chyba i postanowiłem, że sobie oblecę tylko górki dookoła, więc poleciałem za jedną grań i mówię, dobra, wystarczy, trzeba wracać. No ale słabo to działało, więc mówię, za wszelką cenę wrócę na lotnisko. A byłeś już daleko, czy? Nie, to było, wiesz, no byłem tam 10, może więcej kilometrów, może 15. No ale wracam i przede mną Jaworzyna, czyli wyższa góra niż żar, no i kombinuję, jak ją tu oblecieć, a nic nie działa, no i spróbuję tak po zboczu i tak jadę po zboczu, jadę, no i już wiem, że nie przejdę, nie ma szans, no i szukam poletka do lądowania, jedyne co się zdarzyło, tam jakieś tam pole było ziemniaków czy czegoś ogrodzone, no i z pełnym impetem na to pole, żeby jakoś wylądować, bo też ciężko było, nie? No. No i pech chciał, że trafiłem w ten drewniany płot i przebiłem ten płot normalnie. I tak zostałeś w środku w tym płocie? Tak, no lecę normalnie, już myślałem, że zdążę i bach, ten płot. Przebiłem go, oczywiście zatrzymałem się na tych pozostałościach, glide przeleciał dalej. Nic się nie stało, no, słabej jakości był, ale... No też ciekawe. Niebezpieczna sytuacja. Znaczy, no, czasami właśnie z tym lądowaniem, no. No jak, czasami. Jak coś chce się zrobić za bardzo na siłę. Ale nawet słuchaj, czasami jest tak, że nawet jak dobrze przeanalizujesz, to kurde, nagle nie wiesz skąd dostaniesz duszenie i idziesz jak windą w dół, nie? I bela ci czasami nie pomoże, bo jak jest, wiesz, szeroki pas duszenia, to już dupa, nic nie zrobisz. Nie? No, bywa. Ale co z tym? Z właścicielem płota? Przyszła jakaś właścicielka chyba, ale nie robiła problemu, bo zdążyłem ułożyć tam coś mniej więcej. Aha, także okay. Nic się nie stało. Nie bardziej się, to ja się martwiłem swoim glajtem, czy tam czasem liny się gdzieś nie ten, ale super. Co byś doradził takim chłopakom, którzy chcieliby zacząć brać udział dopiero w zawodach? Tak. Ja myślę, że po prostu... Od czego zacząć? Od czego zacząć? Przyjechać na zawody po prostu. Znaczy inaczej. Wybrać sobie jakieś zawody. Najlepiej, wydaje mi się, że Mistrzostwa Polski lub, chociaż teraz jest ciężej się dostać na Mistrzostwa Polski, ale zawody na początku sezonu, na przykład w Słowenii, w dobrym miejscu, dobrze jakby ogarniętym logistycznie, gdzie jest też wielu Polaków jeździ często. Na przykład Socha Valley Open albo Winter Cup. Na te zawody można się dostać.
pojechać nawet nie z zamiarem zapisania się na zawody. Nikt jakby nikomu nie broni, żeby powiedzmy free flyer podszedł do nas na briefingu, zapisał sobie te punkty i leciał z nami trasę. Aha, czy można tak? Nie, no dokładnie, można tak i nie ma przeciwwskazań, a przy okazji się tego nauczy. Ja tak zaczynałem latać na zawodach. Ja pojechałem na chyba na jakiś Czech Open, czeskie zawody w Piewę. No i koledzy po prostu mi powiedzieli, że mnie wprowadzą w te zawody. Kazali mi wpisać sobie punkty. Jeżeli widzieli, że trasa jest za trudna, to wpisali mi jakieś inne, ale mówi leć po punktach. Bo właśnie latanie na zawodach polega na tym, że nie lecisz tam, gdzie jest łatwiej, nie lecisz z wiatrem. Tylko lecisz tam, gdzie masz tam, dolecieć. Gdzie masz dolecieć. I, no właśnie. I często to jest mało intuicyjny kierunek pod wiatr. Czasami zdarza się gdzieś na Zawiecznej, jeżeli jesteś za nisko. Optymalnie byłby na przykład wyżej. Więc to już musisz bardziej kombinować. I to właśnie uczy latania w trudniejszych warunkach. Kiedyś nawet latając po prostu przelot, może się zdarzyć, że znajdziesz się w warunkach czy w miejscu, w którym byś się nie chciał znaleźć. No ale to nagle trzeba pogoda ci się może zmienić. Tak, ja tak miałem na zawodach w tamtym roku na Skrzyczniaku. Lecę, wiatr mi się obrócił i nagle się znalazłem na Zawietrzej. No i akurat mi się to skończyło tak, że przywaliłem... W rotorze przywaliłem stok, nie? Tam przed wapiennikiem. Czyli mamy niebezpieczne sytuacje. No, to moje. No kurczę, mam tyle nagranych, to kiedyś zrobię taki pełnometrażowy film z moimi akcjami. No, nie, no aż tyle tego nie było. Jeśli chodzi jeszcze o te, jak zacząć, prawda, to no w zawodach, to wcale nie trzeba mieć dobrego, jakiegoś super szybkiego skrzydła. Nazw zawodników latających regularnie na zawodach jest wielu i myślę, że każdy znajdzie czas, żeby pomóc w ogarnięciu GPS-a, no bo GPS-a trzeba mieć. Trzeba mieć jakiś sprzęt, który będzie logował te traki. No tak. Ale wydaje mi się, że czy przy okazji Mistrzostw Polski, czy jakichś innych zawodów, gdzie jesteśmy, to jeżeli ktoś się zgłosi i jest młodym adeptem czy zawodnikiem, to na pewno pomożemy. Przynajmniej wprowadzimy w teorię. Nie będzie takie co, że weź, odejdź, nie przeszkadzaj. Nie będzie, ale też... Trzymam cię za słowo. Tak, ale tu też z zastrzeżeniem, że to musi się dziać wiadomo, na przykład wiadomo. Dzień przed albo wieczór przed taskiem. Bo najczęściej na briefingu albo przed samym taskiem jest już nerwowo. No, każdy chce się skupić, tak, jest mało czasu i wtedy może być takie wrażenie, że nie chcemy pomóc, ale my po prostu raczej się skupiamy wtedy na zawodach. Mam grę planszową, nawet parę lat nie mam. Słyszałem coś o tej grze. I to fajne? Coś to możemy zaprezentować później, tak już to całkiem dla jaj. Spoko. Albo nie, dobra. Nie no, spoko. Tak, i dawno w to nie grałem, ale we Francji to jest. Pokażemy. A to nie jest polska gra? Nie, francuska. Nie rozumiem zasad. Jeszcze tak. Ma fajną grę, wiesz. Możemy sobie zagrać paralotniowa po francusku. Zasad nie rozumiem, możemy zagrać. Nie, wiesz, większość znam. Wydaje mi się, że była kiedyś instrukcja po angielsku, ale nie w tej wersji. Dostosowaliśmy ją i to jest oficjalna wersja, wiesz, kadra wie jak w to grać i gramy po swojemu. Aha, okej. Okay. Czy to nie jest tak, że na chybiu trafił? No, tam zdobywasz wysoko. Mariusz, to jakie plany na ten sezon? No obecnie jestem po dwóch edycjach zawodów. Po właśnie wspomnianej Grappie, Monte Grappie i Winter Cupie. Jeszcze planuję w maju, w zasadzie weekend majowy, zawody w Słowenii w Tolminie, Socha Open. Tak myślę, takie powiedzmy jeszcze luźne zawody przed już ważniejszymi, czyli w maju też mamy Puchar Świata we Francji, PWC. To byłby maj. Czerwiec zrobię sobie wolny. Raczej pojedziemy sobie ze znajomymi po prostu na luzie polatać, może jakieś przeloty takie dosyć swobodne, takie odstresowujące latanie. To był czerwiec, tak? I tak. W lipcu zaczynają się, 1 lipca zaczynają się Mistrzostwa Świata dwutygodniowe w Feltre. We Włoszech. No a Puchar Polski? To znaczy... A, Mistrzostwa Polski w połowie sierpnia. To też obowiązkowo. Okay. No. Planowałem jeszcze brytyjskie zawody we wrześniu, ale uznałem, że już za dużo by tego było. A wolny czas chciałbym już... Zawsze brakowało mi
ponieważ brakowało mi urlopu, zawsze brakowało mi też latania takiego swobodnego na luzie poza zawodami. Okej. Okay. Teraz mogę sobie na to pozwolić, więc też nie chcę przesadzić z zawodami, bo oczywiście mógłbym pewnie jeździć na wszystkie, ale to też nie ma sensu. Chcę sobie odpocząć, odstresować się właśnie takim swobodnym lataniem. I też myślę... Czyli no teraz tylko wiesz... No, no teraz... też wiesz, zawsze jest troszkę inne doświadczenie. Właśnie też brakuje mi tego latania przelotowego. Zawsze ten czas liczyłem cały czas, albo nie miałem go, albo w tygodniu z reguły było tak, że tydzień był piękny, chłopaki robili świetne przeloty, nadchodzi weekend, a co? Deszcz. No. No, i to właśnie. Wiesz, no, to jest taka reguła, która na tym taki w pracy sport. Cię dobija, nie? No. Siedzisz przy oknie, wlepione, oczy wlepione w chmury i potem tylko po południu oglądasz jakiś portal, czy jakiś, wiesz, i traki, no, nie, traki. A tam takie no. Fajne loty. No i czekasz czy... na ten weekend, czekasz na ten weekend, no to w piątek prognoza mówi, że sorry, czekasz na następny i tak tylko. No i to jest najgorsze. No ale teraz no. Już tak naprawdę jesteś na swoim. I tak, tak. I myślę, że spróbuję troszkę tym czasem lepiej manewrować. No tak, tak jak, tylko będziesz tak, po nocach zresztą, siedzieć, ty też, nie? Ty też jesteś na swoim. No tak. I wiesz, że to jest tak, że po nocach się siedzi. Pracujesz cały czas, ale... Tak, wiesz, ale jestem w stanie sobie nagle, nie wiem, przełożyć jakąś sprawę związaną z pracy. No nawet nie, bo nie wiesz, nie? Ale no jest tak. Sytuacja taka, że nagle, kurde, jedziemy dzisiaj latać, jest fajnie, fajna pogoda, jeszcze fajna ekipa się zbiera do latania. No, no dobra, okej, okay, no to wiem, że mogę, tak? Jakbym miał przełożonego. No, odpracujesz to troszkę później, nie? Tak, albo... No i to jest ważne. Chcieliśmy was też zaprosić na portal Polak Potrafi. Link macie poniżej. Nawet jak ktoś z was jeszcze nie wpłacił albo wpłacił jakąś tam symboliczną kwotę, to pamiętajcie, że no, masz przykład nasz, na przykład Parasofa, to jest średnia oglądalność, to jest około 9 tysięcy ludzi, no to jakby tak każdy wpłacił tylko na przykład złotówkę, którą wyda na nie wiadomo co, jakby tak każdy wpłacił złotówkę, to już jest poważne, to już są poważne pieniądze. Tym bardziej, nie? Że teraz już tam naprawdę niewiele brakuje, żeby... Tak, żeby właśnie, bo jest już jest... Kwestia 1000 złotych jeszcze? Właśnie, 1200... to jest bardzo ważna, tak, także... bardzo ważna rzecz, bo tam to jest tak, że jak nie osiągniesz celu, to te pieniądze wracają z powrotem, tak, nie? I nie... cała akcja idzie no, chyba nie gdzieś... Nie chcemy, żeby wróciły, nie chcemy, tak. A zostało tam bodajże nie wiem, chyba nie 2000 złotych niecałe. Ale nie wiem ile czasu, tydzień? No, no także jeszcze został się... chyba tydzień, więc jak ktoś może pomóc Spajkowi, pomóżcie, no to też dla nas, dla naszego środowiska jest dosyć dobre, że Michał bierze udział w tych zawodach. No i co? Tym no. Bardziej, że ma szansę naprawdę na zajęcie bardzo wysokiej tak. Pozycji, no bo tak jak Michał powiedział, on nie planuje przejść tych zawodów, tylko jeśli pogoda pozwoli, to on tą trasę przeleci. I no. Ja przynajmniej, o ile znam Michała i w zasadzie dużą część tego naszego parodniowego życia spędziliśmy razem, albo lataliśmy razem, więc wydaje mi się, że wiem... UFO Team. Tak, tak, dokładnie. Razem zakładaliśmy UFO Team i rozwijaliśmy to nasze latanie. Tak jak Spike powiedział, on chce to przelecieć i nawet patrząc po rankingach, to tam bodajże chyba tylko Aaron Durogatti jest wyżej w rankingu w tej chwili tym zawodniczym tak, niż Michał. Od Michała. Poza tym Michał świetnie lata przelotowo, on się poświęca lataniu w pełni, więc tak. Tutaj wierzę, że, tak, Michał, że się uda. Dokładnie, to więc pamiętajcie, jak możecie... Wrzućcie tam złotówkę, 2 złote, 5, 100, 200, 500. Fajnie by było, ale naprawdę no szkoda, żeby się te pieniądze zmarnowały to raz, a lepiej jak będzie miał nawet więcej, bo jednak te pieniądze są potrzebne, żeby zrealizować to naprawdę na dobrym poziomie, żebyśmy znów mogli być dumni z tak, Polaków. Tak, tak. Nie? Tym bardziej, że nasz sport jest jeszcze niszowy, ale to się zmienia. Tak, no i tyle. No właśnie, jeszcze mówiąc o rankingu, bo teraz niedawno było zamknięcie rankingu, tak? To było takie, no kiedy to było? Z miesiąc temu? Nie, nie. Ranking jest zamykany, a inaczej zamykany, czy liczony? No liczony, co no miesiąc. Tak to nazwijmy. Znaczy mówimy o światowym. Aha, tak, bo mamy też swój polski, ale tak, tak, troszkę tak. Inaczej to wygląda. Natomiast światowy jest aktualizowany co miesiąc. I jest to taki ranking kroczący. A to kroczący. Nasz polski jest raz chyba w roku, tak? Nie, też co miesiąc, ale na podstawie znowu tego... Co było w tam poprzednim roku, okej. Okay.
na podstawie tego, co było w poprzednim roku, plus na podstawie tego bieżącego rankingu. Aha, okej. Okay. Zresztą możemy temat rankingu rozwinąć. No to świetnie, bo ja tak naprawdę nie. Natomiast ranking FAI jest liczony co miesiąc. Bierze pod uwagę za wszystkie zawody zawodnika, tak. Ale te wcześniejsze po prostu jakby ich waga troszkę spada. Co miesiąc jest odświeżany, a te najstarsze już są jakby najmniej brane pod uwagę, tak? Aha, o kontekście Spike'a, no to Spike'u jest najwyżej z Polaków w tej chwili. Wydaje mi się, że pierwsza dwudziestka, 17 miejsce jest na świecie. No 17 na kurczę, świecie. No w pierwszej setce mamy czterech Polaków. No. Jesteśmy tam, no. Jesteś ty? Jestem na Nie, 36. Jest Krzysiu Szmit. Krzysiu Szmit. Nasz tak, czarny koń. Nasz czarny koń. I jest jeszcze Jacek Górski. Tak. I są czterech Polaków w światowym rankingu w pierwszej setce. To jest naprawdę bardzo... Wydaje mi się, że to jest bardzo dobrze. No jasne. Polska tak. też jest... Polska jest w tej chwili dziewiąta na świecie. Wiadomo, to się troszkę w sezonie zmienia. Tak, tym bardziej, że teraz też sezon wystartował, nie? Tak, no ale tak, jeśli tak, chodzi, tak. jeszcze wracając do tych zawodów X Alps, no to Michał tak naprawdę jest drugi, tak? Chyba wydaje mi się, że w tym rankingu z tych wszystkich zawodników jest drugi. Jakby tak przedstawić to, na przełożyć na X Alpsa, nie? To chyba jest drugi. Chyba tak. To naprawdę ma szansę powalczyć, no aczkolwiek... No, a poza tym, jeśli chodzi o przygotowanie fizyczne, to wydaje mi się, że też idzie mu to bardzo dobrze. No, zresztą widzę, czasu z nim biegłem, no to wiem co to znaczy i widzę jaki z niego. Kurczę, no jak powiem szczerze, będę bardzo dumnym Polakiem, jak będzie w pierwszej dziesiątce. Nie? Pierwsza dziesiątka to już jest naprawdę top quality. A w polskich rankingach teraz polskie rankingi? Michał pierwszy, ty drugi, tak? Czy na odwrót? Ty drugi jesteś, tak? Ja jestem drugi. Znaczy, aktualnie ranking jest się troszkę pozmieniał, dlatego że w tej chwili liczą się jeszcze zawody. Inaczej, ranking zamykany jest w październiku zeszłego roku, był zamknięty. Okay, aha. Natomiast od tamtego czasu były jakieś edycje zawodów. Aha, okay. Więc w tej sytuacji jakby liczy się dla nas ranking na 3 miesiące przed Mistrzostwami Świata. I w tym jakby momencie wybierana jest wśród kadrowiczów wybierana jest reprezentacja na Mistrzostwa Świata. Okay. W zależności od tego, ile miejsc dostaniemy na te mistrzostwa. A to jeszcze nie wiecie, ile do... W tej chwili już można powiedzieć, wiemy, że to jest 4 plus 1, to jest Klaudia plus nas, plus 4 mężczyzn. Tak to chciałeś powiedzieć. Tak chciałem powiedzieć. Żeby nie było tu żadnej dyskryminacji. Tak. I no i co tu więcej? Jedzie Bartosz Moszczyński, potem jadę ja, Krzysiu Szmit, Jacek Górski. Spike nie jedzie, aha, bo Spike... Tam... O właśnie, no i to jest największy dramat. No właśnie. Pytałeś mnie wcześniej o jak podchodzę do tego X-Alps. Tak. No boli nas chyba wszystkich to, że jest w tym samym terminie, dokładnie w tym samym terminie, co Mistrzostwa Świata. Mistrzostwa zaczynamy 1 lipca, a Red Bull się zaczyna bodajże 2. Tak. Także nawet nie będziemy mieli szans, żeby tam choćby być na starcie z Michałem. I czy jeśli chodzi o jakąś tam zdalną pomoc, to jedynie jakieś chyba w naszym przypadku kibicowanie, no bo byłoby bardzo ciężko. No i to jest troszkę dramat, że raz, że Michał też nie może wystartować w Mistrzostwach Świata, też się poświęca wybierając tak. ten. No ale no nie czarujmy się, to jest naprawdę przeżycie. Tam tak, to jest przygoda życia. Kurde, no to jest przygoda życia. Nie? Mistrzostwa Świata i Europy jeszcze będą. Tak. Widzieliśmy jak przez to przechodził Paweł Faron. Tak, tak. Naprawdę przeżycie piękne. Tak więc jak możecie, to pomóżcie, wspierajcie. Nam kasy nie wysyłajcie, tylko na Polak potrafi. Tak. Michałowi. No i tyle, nie? Odnośnie X Alpsa. Próbowałeś kiedyś PPG? Próbowałem. Tak? Ale... Tak. Ale to w sensie sam lecieć, czy w tandemie? Nie, próbowałem sam lecieć. Tu w Jaworznie generalnie, jeśli komuś powiesz o paralotni, to raczej kojarzą to z lataniem z silnikiem. Tak. Tu mamy kilku pilotów, nawet taką sporą grupę, którzy sobie tutaj latają. Znam. To. No i postanowiłem, że po prostu pojadę tam do nich na łąkę i udało mi się, nieoficjalnie mi się udało spróbować. No. Także no założyłem silnik,
polatałem trochę. Wydaje mi się, że zrobię, znaczy inaczej, może w jakiejś perspektywie krótkiej czasu zrobię sobie kurs, ale bardziej traktowałbym to tak jako takie, chciałbym może nabyć trochę tej wiedzy, bo jednak te przyzwyczajenia, czy po prostu reguły startu, powiedzmy, są zupełnie inne, przynajmniej tak mi się wydaje, zupełnie inne niż w przypadku latania swobodnego. To jest w ogóle, ja tak uważam, zupełnie inny sport. PPG, nie, latanie swobodne. To jest tylko to, że skrzydło, nie? I sterówki. Tak, to jest, tak, mówi się paralotnie, ale tak. Jakby to jest, moim zdaniem to jest inny sport. Więc tak myślę, że spróbować fajnie. Marzy mi się na przykład przylecieć sobie gdzieś tutaj na dom, pooglądać to swoje miasto z góry. No ciężko tu przylecieć swobodnie. Raz, że jest strefa, dosyć nisko, sufit i z żaru na przykład ciężko przylecieć. A tak to bym sobie pooglądał, coś tutaj polatał. Zresztą... Nie myślałeś zrobić taki, wiesz, przelot 500 km? Nie. Myślę, że nie. Nie denerwuje cię, że ci wyrczy i hałasuje? To ten hałas mi... może latałem na tyle krótko, że jeszcze mi nie przeszkadzał. Zdecydowanie wolę ciszę i wariometr. To na pewno wiem. Ale myślę, że warto jest coś by spróbować, zobaczyć co to jest, jakieś tam doświadczenie zawsze ciekawe. No tak. Nie chcę się po prostu zamykać na coś, bo najlepiej jest o czymś mówić, najłatwiej jest o czymś mówić, nie mając o tym żadnego pojęcia. Tak. Ja w tej chwili już jakieś pojęcie mam, nawet wiem z jakimi tam problemami się czy trzeba spotkać, skonfrontować. No jest to ciekawe, ale wydaje mi się, że zostanę przy swobodnym. Przynajmniej na razie. Nie wątpię. Wiesz, no ogromnym argumentem za napędem jest rzeczywiście to, że wieczorkiem możesz sobie, tak, czy rano, tak, wylecieć nawet na te chmury. Tak, i możesz sobie zrobić dwie godziny lotu, możesz sobie polatać. Jest piękne, wiesz, jakieś zdjęcia w ogóle, niesamowicie to wygląda. Tak, można sobie się wybrać nawet na wyprawę jakąś tam. Tak, na motoparalotni, tak. Wiesz, możesz zrobić sobie 100 km, 150, lądujesz gdzieś sobie, zatankujesz, czy nawet namiocik sobie rozłożysz. Nie, jak najbardziej. To mi się też myślę, że fajnie byłoby spróbować. To co cię tak naprawdę najbardziej kręci w tym sporcie? W lataniu? Może, okej, okay, odłóżmy, może odłóżmy temat sportu. Tylko latanie. O, same stricte latanie. Co cię tak kręci w tym? Wszystko, nie wiem. Nie umiem tego nazwać, bo już w momencie, jak zacząłem latać, to było coś takiego... dużo osób to nawet powtarza chyba. Że wszystko, co cię martwi, wtedy na przykład to były studia, czy powiedzmy praca, jakby te wszystkie problemy znikały nagle. Takie odcięcie, co? Startujesz, odcinasz się całkowicie i wtedy w głowie masz tylko... siebie, swoje skrzydło i jakiś tam cel, chmura, dokrętka, żeby dobrze ten... To jest jedna rzecz, na pewno jakieś tam odstresowanie, coś fajnego, obcowanie z górami, też jakoś samo to przebywanie w tych górach mnie bardzo mi się podoba, relaksuje. Sam lot. Nie umiem nawet powiedzieć. Widzisz, na przykład cieszy mnie ciągle, niektórzy się śmieją, ale cieszy mnie ciągle sam start i lądowanie. Potrafię, nie wstydzę się tego, że przyjadę sobie na górę Żar, czy na przykład może już skończmy z Żarem, cały czas tylko Żar. No sorry, mieszkam najbliżej. Tak. I oboje będę, tam najczęściej dobra, latamy. Wyjdę sobie, to co mi się powiedzmy teraz marzy, no wyjdę na Cieszyn albo na Śnieżnicę i zlecę. No nie, to jest zły przykład ciągle, bo to jest znowu specyfika bez skidu wyspowego, nie? Tak. Tam jak już wyjdziesz, to znowu walka ze sobą, że jak już wyszedłeś, to trzeba zlecieć. No. O, Beskid Wyspowy to są w ogóle... Raz schodziłem. To jest miejsce, które uczy pokory. Wydaje mi się, tak, że to też jest ciekawe. Pamiętam, ile razy z Michałem, czy z resztą ekipy wychodziliśmy na ten Podobin albo na jakąś inną wyższą górę. I co? I trzeba było złazić. Wyszedłeś tam w godzinę z ciężkim plecakiem, no. Wtedy jeszcze się nie myślało. Nie było ultralightów, nie? No to wyłazisz na tą górę i co? I nagle krzywo wieje albo za mocno wieje. No i teraz tak. A teraz dybaj z tym na dół, nie? No nie, jeszcze jest dylemat. Jak już wyszedłem, to chyba trzeba zlecieć. I to no jest i uczysz taki się tego, bodziec, kurczę, nie. I się tam nauczyłeś, że trzeba czasami odpuścić. Raz się zdarzyło, że na Cieszyn wychodziliśmy chyba tak od połowy góry 3 razy w ciągu jednego dnia. Aha, czyli zeszliście i jednak stwierdziliście, że... Chyba jest dobry, chyba... Nie, wracamy, ale... Jakaś wiadomość, że chyba się poprawi, znowu wracamy, no i na końcu znowu zeszliśmy. Także to uczy trochę pokory. Ale kręci mnie w ogóle nawet same te starty i lądowania.
A mnie kręci w ogóle sama jazda, pojechać na latanie. To mnie kręci. To jest jeszcze inna rzecz. No, i nawet jak nie polatam, a się spotkam z, nie wiem, z Arturem, pozdrawiam cię Artur, albo z Ralfem, wiesz, z kolegami, z którymi latam. Dokładnie. Wiesz, sam fakt taki, że wiesz, czy my się spotkamy, piątkę sobie przybijemy, wiesz, nawet jak nie ma warunu, człowiek wypije sobie te małe piwko, jest w tych górach. No niby to powietrze ekipa, już nie jest takie dobre, no ale... Ale na szczycie jest lepsze. Tak? No bo siedzi ta czapa w domu. A, no właśnie. No tak. I jednak same to, że nawet jak nie polatasz, bo nie było warunu, wrócisz do domu, to i nawet sam ten wyjazd powoduje taki relaks. No bo mamy taką swoją ekipę jednak. To jest też piękne, że wiesz, jedziesz, mówię lokalnie, zawsze jest ktoś, kto ci pomoże, zawsze jest ktoś, kto ci doradzi, bo ta ekipa, trzymamy się razem. To samo jest, jak jedziesz za granicę. Nie masz już potem, rzeczywiście te znajomości się powiększają i jedziesz gdzieś za granicę, to nikt cię tam samego nie zostawi. Zawsze ci ktoś pomoże, czy choćby w noclegu, czy w jakimś transporcie. Także i to jest też bardzo dobry aspekt, jeśli chodzi o nasz sport, że ludzie są tacy raczej z reguły pomocni, bo tylko w internecie się znajdą tacy. Nie? Zdarzają się wyjątki oczywiście, ale ogólnie mamy bardzo fajne środowisko. A już nie mówię jeszcze o zawodniczym, bo to zawodnicze to też lgnie się do tego, bo spotykasz prawie cały czas, przewijają się te same twarze. Tak. I ile na początku to są osoby, które mniej, bardziej znasz, to potem to są koledzy już, którzy cieszysz się też, że ich widzisz. No, tak. Mamy taką ekipę, że już ten... Kolejne zawody, znowu ty, a cześć. Znowu ty, właśnie. Tak, to już można się umawiać międzynarodowo w tej chwili, to też jest fajne. Mariusz, to teraz taki przejdę do pytania ostatniego, zazwyczaj, tego samego. Co robisz w wolnym czasie? Masz coś jeszcze, co cię kręci, nie wiem, rybki hodujesz? Nie, wiesz co? Masz coś poza lataniem? Także latanie mnie tak zaabsorbowało, że ciężko jest w ogóle znaleźć jakąś lukę. Czasową. Biegam. Ostatnio dużo biegam. Góry. Jakieś tam aktywności fizyczne cały czas. To myślę, że to jest na pewno jakaś już w tej chwili pasja. Myślę o bieganiu. To mi się podoba. A co jeszcze? A, motocykle jakiś czas temu zacząłem. Ale stwierdziłem, że słabo z czasem. Może teraz jakbym lekki sprzęt wziął, to na motocyklu bym pojechał. Na ciężkim byłoby gorzej. A masz, kupiłeś motor? Wiesz co, no mam od lat, w sumie w tamtym Błyska. Sezonie nie jeździłem, nie jest. Mam Sportstera 883 Ion, to jest taki Sportster? Harley. Tak. No, ale Harley'a masz Sportstera? Tak, wiem, co to jest. No. W zasadzie mało na nim jeżdżę, czy jeździłem. No. A on jest taki oldschoolowy, nie? Jest ten mega, Sportster. Zobaczę, zaraz ci pokażę zdjęcia. Kurczę, ja wiem. No ale w każdym bądź razie, wiesz, fajny do miasta, jakoś. Lubię jeździć po mieście, między samochodami. A masz topek czy kask zamknięty? Kupiłem na razie zamknięty, bo bezpieczny, bezpieczniejszy. Topek to pewnie... A co do Sportstera, to jak znalazł taki topek? Teraz. No, dokładnie, retro style. Także to. A myślę, co jeszcze? Pewnie bym coś jeszcze spróbował, ale... A ostatnio Grzesiu, kolega... Znaczków nie zbierasz. Współ założyciel UFO Teamu, oczywiście Grzesiek Fiema, namówił mnie na skitury. Jednak właśnie, bo jeszcze są sporty zimowe. Próbowałem snowboardu, powiedzmy słabo się przyjął, kiedyś narty, ale to tak jechał, tak jeździł. No i ostatnio jak była okazja spróbować skiturów, no bo chłopak, wiesz, jednak w zimie to zdecydowanie lepiej. No i spodobało mi się. Byłem raz, wprawdzie nogi obtarłem, bo nie w swoich butach i w ogóle całe obolałe wróciłem, ale mi się podobało, więc mam nadzieję, że od przyszłego roku jeszcze dojdą do tego skitury. Także raczej w górach, raczej wszystko w górach. No nie, no na motorze to po mieście będziesz. Ale wiesz, motor ale tak na latanie, ale że jednak próbowałem tego motoru, ale chyba to nie będzie jakaś taka wielka pasja moja, chociaż mi się podoba, ale... Ja jeździłem, miałem, przez 2 lata jeździłem na motorach, ale jakoś tak... Ja na ścigaczach jeździłem. Co, motory są bardziej niebezpieczne niż parolotnie. A no jasne, że tak. Jednak najgorsza, najbardziej niebezpieczna sytuacja w życiu to było fioletowe Cinquecento, które wyjechało mi na skrzyżowaniu z podporządkowaną. Okej. Okay. Tak, to od tamtej pory mówię, że panie fioletowych Cinquecento na mnie polują. Także to było ostro. Ale to nic się nie stało kompletnie. Jednak wydał, ale jakoś tak
utkwiło. Ja dzisiaj jak jechałem do ciebie, to bym przywalił. Gość mi wyjechał jakąś insygnią i na krawężnik się wpierniczyłem, a miałem dobre 80 km na godzinę, nie? To ci jeszcze zobaczyłem koło zaraz. Nie, już patrzyłem, bo się zatrzymałem. Patrzyłem, wszystko jest okej. Okej, a czym się zajmujesz, jeśli chodzi o pracę? Jestem programistą, pracuję też jako automatyk. Automatyk, programista. Jedno i drugie robisz. Tak. Teraz już na swoim. W zasadzie tak. W tej chwili robię i to, i to. A co konkretnego? No, oprócz tego jeszcze strony internetowe. No bo to jest, powiedzmy, wszystko jakby pokrewne, a z racji tego, że za plecami mam biuro, całe centrum Baza. Sterowania światem, to mogę robić w zasadzie co trzeba. No, w tej chwili mam, powiedzmy, kontrakt zlecenia na programowanie sterowników do automatyki przemysłowej i tym się teraz zajmuję. Zobaczymy, no bo to trzeba, jestem nowy w temacie tego własnego biznesiku. Wprawdzie firmę założyłem już wcześniej, ale no, na etacie pracując ciężko jest wszystko pogodzić i odkładało się to na połowę. No tym bardziej jak pracy, się ma pasję, to, tak? I pasję, no. Jeszcze nie tylko pasja, bo bierzesz czynny udział w zawodach rangi światowej, więc no kurczę, no trzeba kombinować. Teraz no właśnie, no niestety ryzykuję, to taki sport, nie? To nie jest tak, że skupiasz się tylko, masz sponsorów, którzy ci płacą za to, że możesz po prostu robić to, co kochasz i ciężka. Troszkę inaczej to wygląda u nas w Polsce. A inaczej za granicą. Tak z zazdrością patrzymy na przykład na Niemców, Szwajcarów czy Francuzów. Zmienimy to. No, może to się kiedyś uda zmienić, ale no, oni mają inny system. Tam sportowiec to jest... Sportowiec. No, to jest sport doceniony, mam tak wrażenie, w tamtych krajach. Paralotniowy, bo wiadomo, że u nas sporty walki są bardzo teraz obecnie topowe, piłkarstwo, to już w ogóle... Także fajnie jakby się tutaj, nie mówię od razu, że to musi się zmienić dramatycznie, bo znaczy dramatycznie na plus, że od razu dostaniemy... To musi ewoluować, bo mamy coraz więcej, coraz lepszych wyników, więc no i też to jest dobry kawałek dla mediów. Myślę, że to się zmieni. No jeszcze potrzebujemy trochę czasu, no ale też musimy sami włożyć w to dużo pracy, bo my jako środowisko, już nie mówię, my jako zawodnicy, tylko jako środowisko, coś działać. No, cały czas musimy jednak się pokazywać, a sport jest naprawdę piękny. No, prowadzimy blogi, prowadzimy wideoblogi, to już jest jakiś krok. Tak, dokładnie. Tak. Tylko do przodu. Dziękujemy Państwu za to, że wytrwaliście z nami do końca. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Oczywiście lajki i te inne pozwolą nam lepiej wypozycjonować kanał. No i tyle. Zapraszamy przede wszystkim na blog Mariusza paralotniarz.pl. Tam Mariusz często właśnie ze swoich zawodów, nie tylko z zawodów, wrzuca jak znajdzie tylko chwilę. Teraz będziesz miał więcej czasu, to pewnie bardziej zadbasz o tego bloga. No i dziękuję Ci, Mariusz, bardzo. Ja dziękuję. Miło było. I do zobaczenia. Cześć. No ale... Opowiedz mi jakąś anegdotkę, bo tak będzie mówić. Jaką anegdotkę? No nie, wymyśl coś ciekawego, bo tak jak Was tak słyszę,